To ostatnie zdjęcie Sadata zrobione tuż przed zamachem. Był 6 października 1981 roku. Sekundy brutalnego ostrzału, 7 zabitych i więcej niż 2 tuziny rannych, a wszystko po to, żeby zgładzić jednego człowieka. Prezydenta, który wychodził zwycięsko z wojen i otrzymał pokojową Nagrodę Nobla. Dlaczego budził taką nienawiść? Ostatnie dni Anwara Sadata. Ten pochodzący z ubogiej rodziny nacjonalista doszedł do władzy w cieniu pułkownika Nassera. Człowieka, który w Egipcie obalił monarchię, ustanowił socjalistyczną republikę, znacjonalizował kanał Suezki i z pomocą Rosjan zbudował Tamę Asuańską. Nasser był cieszącym się popularnością bohatera. Kiedy zmarł w 1970 roku, wybaczono mu jego największe niepowodzenie – porażkę w wojnie 6-dniowej z Izraelem i utratę Półwyspu Synaj. Kiedy Sadat jako wiceprezydent zajął jego miejsce, jego głównym celem stało się zniwelowanie tej porażki i odzyskanie utraconego imperium. Najpierw chciał zdobyć poparcie wojska. Postąpił odwrotnie niż Nasser. W 1972 roku, zaledwie rok po odnowieniu przyjacielskich stosunków z Rosjanami i otrzymaniu nowoczesnej broni, usunął ich z Egiptu. Publicznie spalił taśmy i policyjne kartoteki bardzo wielu osób, w tym także jego. Osadził w więzieniu lewicowych liderów, zwolenników Nassera. Aby osłabić działanie lewicy, zwrócił się ku prawemu skrzydłu i uwolnił z więzień muzułmańskich aktywistów, posłanych tam przez Nassera. Był to początek poważnego nieporozumienia. Islamiści zaczęli tworzyć grupy, w tym głównie Towarzystwo Braci Muzułmańskich. Otwarcie podejmowali agresywne działania. Łączyli siły. Przenikali do szkół, uczelni i biur. Islamiści infiltrowali cały kraj i werbowali egipską młodzież. W tym samym czasie Sadat przygotowywał odwet na Izraelu. Zajęło mu to 3 lata. Muzeum Zwycięstwa w Kairze dokumentuje wojnę Jom Kippur. 6 października 1973 roku Sadat przypuścił nagły atak, przerzucając wojska przez kanał Suezki. Linia obrony Izraela została przerwana i armia egipska odzyskała część Półwyspu Synaj. Stany Zjednoczone i Związek Radziecki wymusiły zawieszenie broni. Ale nawet to częściowe zwycięstwo nad wrogiem, który wcześniej wielokrotnie triumfował, było dla Egipcjan sukcesem.
Sadat był ubóstwiany. Przywrócił honor arabskiemu światu. 4 lata później, w 1977 roku, wprawił w zdumienie swój naród. Osamotniony postanowił odbyć podróż do Izraela i zawrzeć pokój z premierem Beginem. Jego pacyfistyczna mowa, wygłoszona w Knesecie, doprowadziła do furii jego islamskich sojuszników. W 1978 roku w Camp David podpisano porozumienie pokojowe między Egiptem i Izraelem. Na jego mocy Izrael miał wycofać się z Półwyspu Synaj. Zachodni świat postrzegał Sadata jako wielkiego męża stanu, ikonę, którą wraz z Beginem należy uhonorować pokojową Nagrodą Nobla. Jednak w Egipcie i w całym arabskim świecie Sadat uważany był za zdrajcę. Zaczęto planować jego zabójstwo. Jego lewicowi zwolennicy zarzucali mu, że zdradził Palestyńczyków i Arabów z powodu kawałka pustyni. W meczetach fundamentaliści oskarżali go o zawarcie paktu z diabłem. Od chwili, gdy zawarł pokój z Izraelem, wiedział, że będą próbowali go zabić. Ja też to wiedziałam, ale mówiliśmy, niech zdecyduje przeznaczenie. My wypełniamy swoje obowiązki względem kraju. Od 1979 roku liczba zamachów znacznie wzrosła. Bojownicy zaczęli tworzyć konspiracyjne struktury. Propaganda przeciwko Sadatowi przybrała na sile, a wołanie o jego śmierć stało się głośniejsze. W ślad za tym poszły represje, ale fundamentalni przywódcy religijni nadal otwarcie głosili swoje poglądy, a nawet rozpowszechniali je na taśmach. Ruchy ekstremistyczne wzywały do świętej wojny przeciwko rządowi, znajdując poparcie wielu niezależnych grup i frakcji. Nawet w przypadku porażki jednej z grup, cały ruch pozostawał niezagrożony. To właśnie z jednej z takich tajnych frakcji pochodzili zabójcy Sadata. Kim byli? Ten prawnik, islamski fundamentalista, znał ich wszystkich. Byli jego przyjaciółmi. Żeby zrozumieć, dlaczego doszło do śmierci Sadata, musimy dowiedzieć się, jak ci ludzie zostali zabójcami. Inspiratorem zamachu był Islam Bulli. Celem Islam Bulliego było zgładzenie Sadata. Przywódcą politycznym tej grupy był pułkownik wywiadu Zumor. Celem Zumora i Faraga była rewolucja. Podobnie jak Zumor, Farag był przywódcą religijnym i ideologiem. Farag, inżynier, napisał krótką, przesiąkniętą islamskim radykalizmem książkę, w której atakował Sadata. Wkrótce po publikacji, na polecenie pułkownika Zumora, została ona wycofana z obiegu. Zumor nie chciał, żeby jego grupą zainteresowała się policja. Ale dwóch mężczyzn zdążyło już przeczytać ją. W pełni podzielili poglądy Faraga. To porucznik Islam Bulli i księgarz. Przywodzili na myśl Che Guevarę. Byli przyjaciółmi. Kiedy Islam Bulli opuścił koszary i przyjechał do swojej rodziny, mieszkającej w średnio zamożnej dzielnicy Kairu, postanowił wstąpić do księgarni, w której jego przyjaciel sprzedawał książki o tematyce religijnej. Łączyło ich wspólne marzenie doczekać chwili, kiedy islamskie prawo, szariat, zapanuje w Egipcie. Zaszło słońce. Kuzyn Islam Bulliego przerwał post. Ramadan dla fundamentalistów trwa nawet 5 tygodni. Kuzyn Islam Bulliego mieszka blisko księgarni. Mój kuzyn był zwyczajnym, młodym człowiekiem. Palił nawet papierosy. Pewnego dnia jego starszy brat powiedział: jeśli nie będziesz przestrzegał zakazów religii, przestaniesz być dla mnie bratem. Poradził mu, żeby udał się do imama Samawy. Starszy brat Islam Bulliego przestrzegał moich nauk. Pragnął, żeby również jego brat odnalazł drogę prawdy.
Zabójcy Sadata chłonęli retorykę tego człowieka. Sadat's assassins absorbed this man's rhetoric. Wszyscy byli uczniami tego samego guru. Kiedy Sadat powiedział, nie należy mieszać religii do polityki, a polityki do religii, jako muzułmanie uznaliśmy go za heretyka, którego krew powinna zostać przelana. Duchowym przywódcą tajnego ruchu wzywającym do świętej wojny z rządem był ślepiec, Sheikh Abdel Rahman. Kiedyś był przesłuchiwany przez Radę Duchownych i na pytanie, czy Koran daje prawo przelania krwi tyrana, odpowiedział, że tak. Nie wskazał jednak na Sadata. To on ogłosił dżihad. Później Farag rzucił fatwę na Sadata. W czyim imieniu przemawiał ten inżynier elektryk, który stwierdził, że należy zabić Sadata? Ekstremiści stanowili małą grupę. Nawet Towarzystwo Braci Muzułmańskich potępiało przemoc. Kiedy zobaczyłem tych brodatych mężczyzn z symbolami religijnymi na czołach, poczułem strach i nienawiść, gdyż byli to niebezpieczni ludzie, wypaczający ideę islamu. Nie rozumieli, że islam oznacza pokój. Jak wielu jest ekstremistów? Jeden? Dwóch? A może trzech na milion? To nie są nasi ludzie. Nasi ludzie kochali Sadata, ufali mu i podziwiali go. Prezydent Sadat, znużony był ciągłymi atakami pod jego adresem, bo zagrażały jego dążeniu do przywrócenia półwyspu Synaj Egiptowi. Prezydent obawiał się, że Izrael wykorzysta zamieszki jako pretekst do pozostania na okupowanym terytorium. Chciał uciszyć przeciwników, więc posłał ich do więzienia. Po 7 miesiącach od zamachu, 25 kwietnia 1982 roku, kiedy Synaj został faktycznie zwrócony Egiptowi, wszyscy odzyskali wolność. Nie byłam zwolenniczką aresztowań, szczególnie polityków i intelektualistów. Rozmawiałam z nim o tym. Powiedział wtedy i powtórzył to w telewizji, że sam przebywał w więzieniu i wie, co to znaczy. Musiał jednak podjąć taką decyzję, ale było to tylko rozwiązanie tymczasowe. Nie chciał opóźniać restytucji Synaju. W nocy 3 września 1981 roku około 1500 ludzi trafiło do więzienia. Było to trzykrotnie więcej niż wcześniej planowano. Komuniści, lewicowi intelektualiści, parlamentarzyści, dziennikarze, a nawet koptowie. I dla równowagi islamiści. Od tej chwili sprawy nabrały tempa. Zabójstwo Sadata było bliskie. Sadat osiągnął szczyt swojej dominacji. Dla nas wybór był oczywisty. Albo on zniszczy nas, albo my jego. Zabicie Sadata stało się dla porucznika Islambuliego koniecznością. Był to rodzaj wendetty. Sadat aresztował jego starszego brata i wtrącił do więzienia szanowanych przywódców religijnych. Wielu z nich publicznie obraził, nawet wielkiego imama Malawi. To na 3 tygodnie przed 6 października przeważyło szale. Jak do tego doszło? W piątek, dzień modłów, Sheikh Mahalawi zaatakował z mównicy żonę prezydenta. Powiedział, nie jesteś pierwszą damą tego kraju, ale ostatnią. Jak podobały ci się pocałunki Menachema Begina i Jimmy'ego Cartera składane na twoim policzku? Jak mogłaś tak skalać swoją twarz?
Twoje ciało nie należy już do ciebie, ani do twojego męża. Należy do Arabów i narodów muzułmańskich. Khalid al-Islambuli, Muhammad Abdussalam Farag. Decyzja o zamachu została podjęta przez dwóch ludzi, Islambuliego i Faraga. Po zaostrzeniu polityki Sadata, Islambuli i Farag byli zgodni. Jego eliminacja stała się pilną sprawą. Ale jak tego dokonać? Opracowali różne plany. Atak na pałac prezydenta z moździerzy. Albo na jego śmigłowiec za pomocą rakiet. To zbyt trudne i niepewne. Nowym pomysłem było zastrzelenie go podczas odbywanych wizyt, na przykład w Mansurze. Ale minister spraw wewnętrznych wpadł na ślad ich wspólników. Po aresztowaniach 3 września byliśmy w stanie rozpracować strukturę ruchów ekstremistycznych. Ukrytą kamerą zarejestrowaliśmy rozmowę ludzi kupujących broń. Był wśród nich jeden człowiek, współpracownik z Umora, który opowiadał, jak testował karabin. Już pierwszy pocisk dosięgnie piersi Sadata. Kiedy prezydent miał odwiedzić miasta w prowincjach, zaatakowaliśmy kilka kryjówek ekstremistów, zanim zdążyli podjąć jakieś działanie. Konfiskowaliśmy broń i aresztowaliśmy kilka osób. Inni niestety wciąż pozostawali w ukryciu. Przeszukaliśmy dom pułkownika Zumora. Znaleźliśmy tam broń i materiały wybuchowe. W transmitowanym przez telewizję przemówieniu Sadata, wygłoszonym w parlamencie, prezydent zwrócił się bezpośrednio do Zumora. Oto co powiedział. Moje dzieci, nie wierzcie szarlatanom. Oni nie mają nic wspólnego z islamem. Absolutnie nic. Nie chciałbym zaatakować żadnego z moich dzieci, z wyjątkiem liderów konspiracji. Wiem, kim oni są. Są jak ten człowiek, który uciekł nam w zeszły piątek. Na pewno mnie teraz słucha. Błagam go, żeby się poddał. Dzwoniłem do prezydenta, żeby uświadomić mu ryzyko, jakie podejmował. Błagałem, żeby nie jechał do Mansury pociągiem, ale poleciał śmigłowcem. Powiedział, że tłumy będą na niego czekać na stacji, pojedzie więc pociągiem. Kafraoui, były minister i przyjaciel Sadata. Sadat był odważnym człowiekiem i głęboko religijnym. Powtarzał zawsze: nawet najlepiej strzeżona twierdza nie powstrzyma śmierci. Wyjazd do Mansury potraktował jako wyzwanie. Powiedział w swoim przemówieniu, że spiskowcy polują na niego, ale się nie bał. Kiedy spiskowcy obmyślali sposób zabicia Sadata, prezydent był witany w Mansurze z entuzjazmem i honorami, które przysługiwały kiedyś Jamalowi Abdelowi Nasserowi. Każdego dnia odbywaliśmy godzinny spacer po ogrodzie. W czasie naszego ostatniego wspólnego miesiąca mąż po raz pierwszy kilkakrotnie poruszył temat śmierci. Powiedział: czuję wewnętrzny spokój. Kiedy stanę przed Bogiem, moje obowiązki wobec kraju muszą być dobrze wypełnione. Zdziwiłam się i odparłam: Bóg nigdy nie uprzedza, kiedy nas do siebie wezwie. W ostatnim tygodniu wrócił do tego tematu dwukrotnie, jakby chciał nas przygotować. Rozmawiał nawet z dziećmi. Sadat nie przepadał za ludźmi, którzy wypominali mu aresztowania. Powiedział, że zarówno prawicowi, jak i lewicowi ekstremiści będą traktowani jako wywrotowcy. Nagle przypadek pomógł Zumorowi i Faragowi. Nieoczekiwanie pojawiła się szansa na atak.
23 września wojska przygotowywały się do dorocznej parady z okazji wojny sześciodniowej. Dowódca oddziału artylerii, w którym służył porucznik Islambuli, wezwał go na spotkanie. Poprosił go, żeby zrezygnował z urlopu i wziął udział w paradzie. Islambuli natychmiast zwietrzył okazję. Oto nadarzyła się idealna sposobność do ataku. Oczywiście przystał na tę propozycję. Do 6 października zostały 2 tygodnie. Islambuli poinformował swojego przyjaciela, księgarza, o szczęśliwym dla nich trafie. Przyjaciel czekał w gotowości. Razem poszli do Faraga. Farag uznał sprzyjający im los za znak od Boga. Był przywódcą duchowym, ale także szefem dobrze zorganizowanej siatki. Jeszcze tej nocy wezwał 2 innych spiskowców, w tym oficera rezerwy i strzelca wyborowego. Historycy badający islamskie grupy twierdzą, że plan Islambuliego został zaaprobowany przez radę jego ugrupowania, która planowała też wzniecić rozruchy w różnych miastach, kiedy tylko Sadat zostanie zabity. Rozruchy w rzeczywistości wybuchły w konserwatywnym mieście Asyut i zakończyły się rozlewem krwi. Islamski prawnik potwierdził, że pułkownik Zumor z początku chciał odwlec zamach. Jako oficer wywiadu uważał, że jest jeszcze niedopracowany. Jednak pod wpływem rozwoju wypadków ustąpił. Osiem dni przed atakiem porucznik Islambuli odwiedził miejsce przyszłej parady, które miał przemierzyć ze swoim oddziałem artylerii. Sprawdził, jaka odległość będzie go dzielić od trybuny, na której miał zasiąść Sadat. Było to 30 metrów. 30 metrów, żeby zabić Sadata. Pieniądze na zakup broni zdobyli, okradając należące do koptów sklepy z biżuterią. Kobiety przywiozły z prowincji niezbędny sprzęt. Granaty, pociski i iglice do 4 kałasznikowych. Karabiny maszynowe żołnierzy biorących udział w paradzie były zabezpieczone przed wystrzałem. Mój mąż był opanowanym człowiekiem, miał pogodne usposobienie. Jednak w czasie ostatnich kilku tygodni był bardzo spięty. Chciał dożyć chwili odzyskania przez Egipt Synaju. Zdawał sobie sprawę z grożącego mu niebezpieczeństwa. To był dla mnie bardzo trudny czas. Nadszedł tydzień poprzedzający 6 września. 2 września, mimo przestróg ministra spraw wewnętrznych i swojej żony, prezydent Sadat odwiedził miasto El Salam. Bałem się o jego życie. Kiedy pojechał do Mansury, El Salam, a potem do Nuberii, byłam bardzo przerażona. Ale kiedy wracał, odczuwałam niezmierną ulgę. Czwartego września, na 2 dni przed zamachem, Sadat po raz ostatni dostał owację. Powiedział mi w śmigłowcu, którym wracaliśmy z Nuberii, na 2 dni przed zamachem, że po faktycznym odzyskaniu Półwyspu Synaj chce zorganizować wspaniałe uroczystości, żeby wszyscy mogli się radować. Powiedział, że kiedy to nastąpi, odda władzę. Zorganizuje wolne wybory, a sam ustąpi. Przekaże władzę nowemu pokoleniu, jak to było w Hiszpanii, po rządach generała Franco. Jeden ze spiskowców zwierzył się swojej żonie, że za 2 dni zabije Sadata, ale ona tylko się roześmiała. To samo powiedział swojej matce. Potraktowała poważnie jego słowa, ale nic nie odparła. W kryjówce konspiratorów 2 cywili zgoliło swoje tradycyjne muzułmańskie brody.
przez które wykluczeni zostali z armii. Kupili środki nasenne i inne medykamenty i część z nich wypróbowali na sobie. Reszty użyli do obezwładnienia trzech żołnierzy, którzy mieli wziąć udział w paradzie. Zachęcony przez przywódcę konspiratorów, porucznik Islambuli przed dzień parady wprowadził do koszar swoich trzech wspólników, przebranych w kradzione mundury. Wzięto ich za oficerów wywiadu i nie zadawano żadnych pytań. Islambuli zastąpił nimi trzech żołnierzy, którzy znikli w niewyjaśnionych okolicznościach. W południe 5 października do prezydenta zadzwonił minister spraw wewnętrznych. Obawiam się jutrzejszego dnia. Droga z pana domu do miejsca parady jest bardzo długa. Są ludzie, którzy mogą spróbować strzelać do pana z dachów albo wjechać w pana samochód wozem wypełnionym materiałami wybuchowymi. Odpowiadam za pana bezpieczeństwo aż do miejsca parady, które stanowi teren wojskowy. Tam moja odpowiedzialność się kończy. W armii jest wielu spiskowców, którzy nie zostali aresztowani. Jest pan w dużym niebezpieczeństwie. Wiedziałam, że islamiści są wszędzie, ale nie spodziewaliśmy się, że mogli opanować armię. Po chwili zadumy prezydent odparł: nie martw się, Nabuj. Jutro będę otoczony moimi żołnierzami. Nie będzie żadnych problemów. Miałem takie wrażenie, jakby chciał popełnić samobójstwo. 6 października 1981 roku. Spiskowcy spędzili noc na modłach. O 8.30 Sadata obudziła muzyka klasyczna płynąca z jego budzika. Jego żona przyniosła mu filiżankę herbaty osłodzoną jak zwykle łyżeczką miodu. Powiedziała, że nie ma ochoty na tę paradę. Zamienili kilka słów. Sadat chciał, żeby na paradzie był przynajmniej jego wnuk, którego uwielbiał. Wtedy Jehan Sadat zdecydowała się wziąć udział w paradzie. Poprosiłam go, żeby chociaż założył kamizelkę kuloodporną. Odparł: a co będzie, jeśli strzelą mi w głowę? Nie zdołasz przedłużyć ani skrócić mi życia, choćby o minutę. O wszystkim decyduje Bóg. Jeśli postanowi, że nadszedł dzień mojej śmierci, wtedy umrę, czy to w kamizelce kuloodpornej, czy bez niej. Zwykle, kiedy wychodził, mawiałam: bądź z nim, Boże. Jednak po porannej sprzeczce nie zrobiłam tego. Sadat, zanim włożył swój galowy mundur, udzielił ostatniej audiencji wiceprezydentowi Mubarakowi. W tym samym czasie w koszarach porucznik Islambuli bez problemów rozpoczął realizację swojego planu. Pod przednim siedzeniem ciężarówki ukrył granaty. Pozostali trzej zamachowcy wzięli kałasznikowy i zajęli miejsca z tyłu wozu. Wbrew regulaminowi wojskowemu, który nigdy nie był ściśle przestrzegany, karabiny miały iglice i były naładowane. Ciężarówki ustawiły się w szyku, spiskowcy siedzieli w ostatniej ciężarówce. 2:12 Sadat zajął miejsce na trybunie. Miał na sobie mundur wykonany na zamówienie w Londynie. Jednak, co było złym znakiem, zapomniał swojej buławy. Ochrona prezydenta zajęła pozycję przed trybuną, ale Sadat usunął strażników. Powiedział: jestem między moimi żołnierzami i moimi dziećmi. Odsuńcie się. Ten były ochroniarz prezydenta znajdował się zaledwie 6 metrów od niego. Gdyby ochroniarz stojący po środku pozostał na swojej pozycji, wtedy wybuch granatu albo strzały z karabinu zabiłby właśnie jego.
Ówczesny ambasador Francji, Philippe Cuvillier, również znajdował się na trybunie honorowej. Pamiętam, jak przejeżdżała tamtędy kolumna czołgów i ciężarówek. Nagle jeden z wozów zatrzymał się. Wszyscy się śmiali, wymienialiśmy żartobliwe uwagi. Pokaz lotniczy przyciągnął wzrok uczestników parady i zagłuszył wszystkie inne dźwięki. Spiskowcy byli zachwyceni. Obserwowałem samoloty. Wszyscy na trybunie podziwiali powietrzne akrobacje. Byłem jednak zdenerwowany. Bałem się, że jakiś pilot samobójca może na nas runąć. Na fotografiach widać, że ludzie z ochrony wpatrują się w samoloty, a powinni byli obserwować otoczenie prezydenta. Moim zadaniem jest obserwacja terenu i pozostawanie w kontakcie radiowym z kolegami. Nie patrzyłem na samoloty. Minutę po pierwszej pojawiła się ciężarówka porucznika Islambuliego. To był bardzo zuchwały zamach. Nikt nie zdążył nawet mrugnąć okiem. To byli inteligentni ludzie, ale pomogły im też okoliczności. Kilka minut później zatrzymał się następny pojazd, z tyłu którego byli żołnierze. Myśleliśmy, że to kolejna awaria, więc znów zaczęliśmy żartować. Ale nie trwało to długo. Ciężarówka zatrzymała się po lewej stronie trybuny. Inne wozy pojechały dalej. Islambuli obezwładnił kierowcę i zaciągnął ręczny hamulec. Ciężarówka szarpnęła trzy razy i zatrzymała się, jakby w baku zabrakło paliwa. To był pierwszy etap zamachu. W drugim Islambuli wyskoczył z wozu. Nie miał nic w rękach. Gdyby trzymał karabin, natychmiast zostałby zastrzelony. W trzecim etapie zaczął coś wykrzykiwać, jakby chciał powiadomić o awarii wozu. Potem zaczął biec w stronę trybuny. Kiedy oderwałem wzrok od samolotów, ciężarówka już się zatrzymała, a Islambuli biegł w stronę trybuny. Wszyscy myśleli, że chce zasalutować prezydentowi. Myśleliśmy, że chce powiadomić o czymś prezydenta. Nie reagowaliśmy, gdyż w czasie swoich wizyt prezydent pozwalał ludziom zbliżać się do siebie. Mówił do nas, pozwólcie im podejść. Wstał i w ten sposób wystawił się na cel. Powiedział, o co ci chodzi, młody człowieku? Inni zamachowcy pozostawali w ciężarówce. Sadat powiedział, tylko nie zrób niczego głupiego. Żeby dodać sobie odwagi, zaczął krzyczeć, wy zdrajcy. Rzucił granat, ale ten nie eksplodował. Prezydent powiedział, to niewiarygodne. Wybuch granatu dymnego był sygnałem. Strzelec wyborowy, czający się z tyłu ciężarówki, wycelował w prezydenta i oddał dwa celne strzały. Tylko dwa, jak zawodowiec. Prezydent upadł. Pomyślałem wtedy, a jednak to zrobili, ośmielili się. Następnie trzech mężczyzn z ciężarówki zasypało nas gradem kul. Rzuciliśmy się na ziemię. Kiedy nas ostrzeliwali, Islambuli podbiegł do ciężarówki po karabin maszynowy. Potem strzelając skierował się ku trybunie. Jego przyjaciel księgarz podążał za nim. Inni zamachowcy też zeskoczyli z wozu i pobiegli za nim. Islambuli powiedział mi, strzelałem na oślep. Bóg prowadził moją rękę. Strzelaliśmy do nich, ale mając tylko pięcio- lub sześciostrzałowe rewolwery, niewiele mogliśmy zdziałać. Islambuli i księgarz dotarli w pobliże środka trybuny. Inny zamachowiec pobiegł w lewo. Księgarz skierował się w prawą stronę. Abdelhamid bizzat hawl yitla' min 'al-sillim.
Ochroniarz strzelił mu w brzuch. Kula go jednak nie powaliła, taki był zacietrzewiony. Księgarz krzyknął do Mubaraka: zejdź z drogi, chodzi nam tylko o niego. Zamachowiec, który pobiegł w lewo, był już w pobliżu ministra spraw wewnętrznych. Wziął głęboki oddech. Już chciał do mnie strzelić, ale fotograf uderzył go kamerą. Podziurawił go wtedy kulami. Fotograf upadł martwy. Potem odwrócił się w moją stronę i popatrzyliśmy sobie w oczy. Nie została mu ani jedna kula. Wrócił więc do księgarza i Islambuliego. Balustrada zasłaniała widok. Strzelali więc na oślep. Islambuliemu zabrakło amunicji, więc się wycofał. Jego miejsce zajął strzelec wyborowy. Powiedział do mnie: widziałem, jak się porusza pod siedzeniami. Strzelałem, aż opróżniłem cały magazynek. Czterech zamachowców wycofało się z powodu braku amunicji. Spanikowany tłum utrudniał schwytanie spiskowców. Podążyłem z kolegą osłaniać prezydenta. Pluł krwią i miał konwulsję. Śmigłowcem przetransportowano Sadata do szpitala wojskowego w Madi. Żeby dostać się do szpitala, musiałem zarekwirować samochód. Islambuli, księgarz i trzeci zamachowiec zostali aresztowani i poturbowani. Strzelcowi udało się zbiec. Schwytano go dwa dni później. Kiedy zobaczył w gazecie zdjęcia Islambuliego ze skatowaną i posiniaczoną twarzą, był pewien, że ten nie żyje. To wszystko trwało krótką chwilę. Oficer przygniótł mnie do ziemi, żebym nie była na linii ognia. Kiedy wstałam, mój mąż został już ewakuowany. Nie widziałam, jak go zabierali. Do tego samego szpitala, w którym umierał Sadat, przewieziono trzech zamachowców. Weszliśmy do ich sali. Był tam Islambuli. Drugi z zamachowców próbował otruć się rtęcią z termometru. Księgarz spojrzał na mojego kolegę, który postrzelił go w brzuch. To ty do mnie strzelałeś. Szczęściarz z ciebie, że ci się nie zrewanżowałem, bo musiałem wypełnić swoją misję. Byliśmy bardzo zdenerwowani i przepełnieni nienawiścią. Opuściliśmy salę, żeby nie zrobić czegoś głupiego. Kiedy przyjechałam do szpitala, od razu zdałam sobie sprawę z sytuacji. Lekarze i pielęgniarki płakali. Mąż był na stole operacyjnym. Stracił bardzo dużo krwi. Wiedziałam, że zginął na miejscu. Nie żył już, kiedy przywieziono go do szpitala. Zadzwoniłam do córek, żeby mogły zobaczyć go ostatni raz. Ucałowały go. Poprosiłam lekarzy, żeby nikogo więcej nie wpuszczali. Potem wróciłam z córkami do domu. Tydzień później odbył się pogrzeb prezydenta Sadata. Wzięli w nim udział przywódcy państw zachodnich, a także premier Izraela Begin. Podjęto nadzwyczajne środki ostrożności. Ludność cywilna nie miała prawa wstępu, nie mogła więc okazać swojego bólu. Czy to był pogrzeb prezydenta, którego intencje były źle zrozumiane? Kilka miesięcy później zaczął się proces zabójców Sadata. W celi spiskowców świętowano zwycięstwo. Islambuli triumfował.
Zabiłem Sadata, zabiłem tyrana, zabiłem faraona. Oskarżeni wołali do swoich matek, które przybyły do sądu, żeby się nie martwiły, gdyż są męczennikami, pójdą do nieba i spotkają się kiedyś w raju. Odczytano im prawa. Nie potrzebuję adwokata, opierał się Islambuli. Zdaję się na Koran. Allah jest moim jedynym sędzią. Pięciu zamachowców zostało skazanych na karę śmierci. Pułkownik Zumor został oszczędzony. Trafił do więzienia, gdzie przebywa do dzisiaj. Po ogłoszeniu wyroku Farag tylko się uśmiechnął. Nie miał wątpliwości, podobnie zresztą jak ja, że pójdzie do nieba. Zdjęcia skazanych ukazują ich dumę, determinację i fanatyzm. Bratanica Islambuliego wyszła niedawno za mąż za jednego z synów Bin Ladena. Jego brat przyłączył się do Al-Kaidy w Afganistanie. Szwagier księgarza był jednym z bojowników Bin Ladena w Somalii. Aktywnym działaczem ruchu, który wspierał zabójców Sadata, był późniejszy numer dwa Al-Kaidy, Egipcjanin Al-Zawahiri. To, co powiedział na procesie bojowników, który odbył się nieco później. Jesteśmy tutaj po to, żeby ustanowić islamskie państwo i islamskie społeczeństwo. Islam, islam na całym świecie. Islam dla wszystkich ludzi. Kiedy dowódca plutonu egzekucyjnego otworzył drzwi celi Islambuliego, ten natychmiast wykrzyknął: nie patrz w ten sposób. To dla mnie wielki dzień, dzień mojego wyzwolenia, dzień, w którym wstąpię do nieba. Tylko Bóg może wybaczyć. Ja nie. Jestem przekonana, że mój mąż trafił do nieba, bo działał dla dobra innych ludzi i kraju. Nawet jego dawni wrogowie przyznają mu dzisiaj rację. Islamiści zaczęli żałować, że doszło do zabójstwa Sadata, bo obecny reżim nie jest wcale lepszy. Ja jednak nie żałuję. Gdyby trzeba było to zrobić raz jeszcze, sam bym to zrobił. Zginął człowiek, który ustanowił pokój. Powiedział kiedyś: zbudowałem podwaliny pokoju w tym regionie i są one trwałe. Miał rację. Mówił prawdę. Świadczy o tym fakt, że po tych wszystkich latach Jordania zawarła pokój, podobnie Syria, a także z Bożą pomocą Palestyńczycy. Zabójstwa są sprzeczne z ideą islamu. Zamach na Sadata to tragiczna karta w historii Egiptu. Wywołał spory. Spowodował konflikt między państwem a religią. Konflikt ten przejawiał się konfrontacją między bardzo licznymi muzułmanami o tradycyjnym nastawieniu, w Egipcie 95% kobiet nosi chusty, a strukturami państwowymi, które prowadzą inwigilację obywateli. Stan wyjątkowy wprowadzony po śmierci Sadata nie został dotąd odwołany. Anwar Sadat był człowiekiem, którego czyny odzwierciedlały głoszone przez niego poglądy. Udowodnił to, doprowadzając do zawarcia pokoju z Izraelem. Być może nie doszłoby do tego zabójstwa, gdyby zrzekł się władzy i zaniechał prób wprowadzenia w Egipcie demokracji, do czego tak usilnie dążył.